Hej, cześć, jesteśmy kani w drugiej części odcinka trzeciego, tak pięknie to nazwę. Atakują wojska. Jak widzimy, tutaj wszystko jest już pod kontrolą i ogarnięte. Nasze imperium się rozrasta. Jakie mam teraz? Plus 15, czyli to jest drugi. Cudownie. Ludzie cię lubią, panie. Kamienia mam. Jezus! Za mało dóbr. Co ja zrobiłem w tej chwili? Sprzedałem drewno. To było jak... Muszę teraz za to pokutować i musiałem kupić tego drewna więcej niż miałem. To było straszne. Dobra, w tej chwili jaka jest produkcja? Nawet więcej niż w tej chwili, to pięknie. Tylko trochę martwią mnie tutaj. Chyba ta strażnica to troszeczkę zbyt mało będzie, tak mi się wydaje. Nawet nie chodzi o to, że ilość tam łuczników jest mała, tylko... no problem jest w tym, że to jest w sumie zbyt mała taka twierdza, nie? Znaczy twierdza, jest... No, budowla. Ile kosztuje jakaś większa? Średnia wieża, myślę, że już by była wystarczająco okej, okay, tylko oczywiście ktoś musi nas atakować w tym czasie. Wiadomość od szczura. Mam cię, parobku! Będziesz martwy, nim upłynie godzina! Proszę, muszę zobaczyć na zegarek. Dobra, startujemy. Daję mu godzinę. No, jakiś ciekawy gra. Oho, już zbyt mało ludzi mam, już to widzę. Już to widzę, spokojnie, nie musisz mi komputerze przypominać. Bach, 4 powinny idealnie wystarczyć. Do dyspozycji. No i dokładnie, oj, tylko zbudowany i od razu, bum, nie ma. Cudownie. Balista się sprawdza. Jak już powiedziałem, balista nie zajadę w żadnej części. Cudownie. Pięknie jest w takim razie i są raczej i pieniążki. Czemu tego nie mogę tutaj wybudować? Ktoś ma tutaj ewidentny problem z czymś. Nie można tego zrobić. Miejsce zablokowane. No nie mówcie, że chodzi o to. Oho, czekajcie. Od koksownik chodziło, no chyba beknę zaraz. Znaczy bardziej wybuchnę śmiechem. No to tylko wskaż nam cel. Mniej wulgarne. Dobra. Nie skupiajmy się teraz na wulgarności czy nie, tylko musimy niszczyć niewiernych i dojść w końcu do Jerozolimy. Przez te ziemię. Czy o jaką wykarmia ich? Ile ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 i on to daje radę? Niemożliwe. Podatki minus 1 szach, żywność 1. Podatki 3, 1. Jakieś przegięcie. Cheater. A my też jesteśmy bogaci, więc powinniśmy zwiększyć podatki. Najzwyczajniej w świecie. A teraz już szykujemy oczywiście armię na pokonanie naszych przeciwników. Brakuje chłopów. Jakże mogłoby być inaczej? Wiadomość od szacha. Jesteśmy niepowstrzymani, jak delikatny pustynny wiatr. Jazda na mury! Wnerwia mnie. Dlatego będzie moim pierwszym celem. Nie, tak na serio, to musimy najpierw zniszczyć jednak tego typa, bo mnie będzie tutaj prześladował cały czas tą swoją głupią armią. Głupią twierdzą, swoją obecnością samą. To będzie problematyczne. Ile mam drewna? No zdecydowanie za mało. Kupmy sobie tak przez 1000 i wtedy będziemy myśleć nad rozbudową gospodarki. Oddziały szacha atakują. Przy gospodarki. Czyli tak. Warsztat. Kuźnie chyba. Zrobimy podjazd mu. A się kurna zdziwi chłop. Pach. Raz, dwa, jesteśmy 3, 4, atakowani. 5, 6. Dobrze liczę, dobrze. 6 tego typu. 2, 3, 4... Nie masz dość złota, by postawić. Ja pierdzielę, bo to wszystko kosztuje złota. No, no żem zapomniał. I gotowe. Jesteśmy. Coś tu jeszcze stoi za tym? Tak. Trzech maruderów jakiś. Tak, panie? Ten budynek jest niedostępny, panie. Ciekawe dlaczego. Na pozycję! Dobra, mniejsza z tym. Czy oni już... Nie, już nawet nic nie... Nawet nic nie dotykają, nic nie burzy. Daj nam zadanie. A żeby balista miała się lepiej... Znaczy, balista, no.
ten budynek. Tutaj to jest, tak? O, gdzie ona ma zasięg? W tym miejscu. Oj, teraz dopiero się zacznie zabawa. Zasięg prawie, że do jego siedziby. Masz coś do powiedzenia? O to chodzi. Ile tu dusz? 43 już dusze mamy w takim razie. Cudownie. Tu możemy sprzedawać. 850 zł. Wiadomość. Nie jest złe. Zapłacisz mi za to! Zapłacisz bardzo drogo! I kolejni ludzie na mury. Znaczy kolejni ludzie, kolejni łucznicy na mury wędrują, aby przeciwnikami się zająć w końcu. To są sami łucznicy i tak nie mają szans. Myślę, że jak będziemy mieli takie koło... Ile ja mam w ogóle oddziałów? 333 mam w tym momencie. 70 łuczników już mam takich gotowych w każdej chwili do wyjścia. Tak, żeby zostawić sobie w razie w, gdyby nagle, nie wiem, kosmici przylecieli mi od tyłu i próbowali mnie zaatakować, to i tak wiem, że się obronię. Dokładnie. Tak miał brzmieć ten napis. A teraz kolejny warsztat. 2, 3. 7, 6. Myślę, że to jest akurat ładny wynik. I jedyne, co bym chciał jeszcze, to zbrojmistrza. 1. I będzie cudownie. Tak myślę, że do 100 łuczników, jakbyśmy tak wyruszyli nimi, no to już sprzątniemy i jednego, i drugiego na raz. Dlatego i wszystkich tutaj wysyłam. No i bezproblemowo tutaj, myślę, zaraz sobie z nimi poradzimy. 150 żelaza, coś cudownego. A żelazo akurat jest jednym z takich droższych surowców, na szczęście, bo bym się załamał, gdyby tutaj coś pozmieniali w stosunku do starszego odpowiednika. Brakuje chłopów, panie. Crusadera. Nasz cel, panie? Ile w tej chwili mamy? 90. Idealnie, a nie 11. Kurde, myślałem, że 10. 101. 101 już mamy panów. I tutaj właśnie, co robimy? Bo tak pewnie się zastanawiacie, łohoho, co Radek byś chciał? W sumie to jeszcze moglibyście mi powiedzieć na przykład coś w stylu, że nie wykorzystałem sobie swoich surowców dostatecznie. Co prawdą w sumie jest, ale... Spokojnie, zaraz ten błąd naprawimy. Miejmy jeszcze tu, powiedzmy, jedną, tu. O, pięknie. Fajne jest też to akurat, znaczy jedyna taka sprawa w tej, tutaj, gdzie mogę się zgodzić, że jest fajnie zrobione, za mało że jest jeden... Atakują wojska szczura. No. A i muszę zmniejszyć troszeczkę. Ludzie cię lubią, panie. Wiem, że mnie lubią. Kończą się nam zapasy. Spokojnie. Co? Czemu jest tak niska dzienna produkcja? Ja, nie wyrabiają się ten... No proszę. Dobrze, że się z tym zainteresowałem, bo byłby problem. Dobra, żeby nie było, powiedzmy, ustawimy ich tu. Nie powinno być jakiegoś problemu, kiedy będą tu stali sobie. I tak, żeby było przejście. Bo jest tym, że będę miał problemy lekko z klikaniem, ale jakoś to przeżyjemy. O, trochę dużo już mamy, duże imperium już mamy tutaj. Imperium, ja zawsze lubię sobie mówić takie rzeczy słodkie, na dobranoc. Nie zamek, tylko imperium, no bo to jest imperium, rzecz jasna. A gdzie jest okrągła wieża, ja się pytam. Czemu to ma być tylko i wyłącznie domeną naszych wrogów? No i dyskryminacja. A tu już nie mogę. Nie można. Nie znajduje się na twoim terytorium. Tu też nie. Jest taka głupota, nie lubię czegoś takiego. W twierdzy można było, znaczy oczywiście Radek teraz całe życie będzie się odwoływał do jednej gry. Tak, to prawda, ale... Wiadomość od szczura. Te ziemie należą do mojej rodziny, Parweniuszu. Zapłacisz za to bezczelne wtargnięcie. Ale, już wam tłumaczę, wtedy było można nawet, nie wiem, sobie kurczę, wybudować, o tutaj, kamieniołom i jakoś nikt nie miał problemu z tym, bo po prostu twoi ludzie na przykład nie dochodzili, bo umierali. A coś takiego mi się nie podoba i tyle. Mam do powiedzenia. Bardziej mnie martwi to, że on idzie z 10, a tutaj mam
ilu to mam? 204 łuczników? Bo chyba nie, przepraszam, minus 10. Rozkazy? No to 294 łuczników, którzy naparzają do typów, których jest 6 i nadal mają jakieś tam problemy. I to jest największe, najbardziej niebezpieczne, żeby się przebić. Tylko no, jedyny plus jest taki, że jednak mamy templariuszy. My. Nikt inny. Jak my im podjedziemy, to oni się znowu zdziwią z drugiej strony. Czemu to kosztuje 150? Gdzie ja to wam wybuduję? Tutaj, na tych łąkach. Dobra. Anyway. No właśnie, teraz z tym klikaniem będzie lipa, a jednak udało mi się, cudownie. Oddziały szacha atakują. Kupmy dużo drewna. Tak do 1000 sztuk złota mogę zjechać, cudownie. O, ta mąka coś tam. Po coś tam się poprawiło, jedzenia, powiedzmy. Tutaj damy dwa te. Dajmy może jeszcze jeden ten. Albo dwa wiatraki, bo tutaj widzę, że jest kurna z tymi wiatrakami większy problem, jak fajnie, że mogą przychodzić. Oj, jak mnie to cieszy, że to nie stanowi takiego problemu. Niemniej jednak twierdzę, że jest to dość problematyczne. Czemu one nie wyrabiają, to ja nie mam pojęcia po prostu. I tyle w temacie. Dobra, stajnie. Myślę, że 5 stajni będzie ok. Tak bardzo. A w sumie lubię. Więcej. Są hałaśliwe i denerwują moje papugi. Jesteśmy. Powiedzmy, atakowani. Że. Oj, nie to. 6. Nie mam golda? Nie mam pieniędzy, wiedziałem. Czego mogłem nie mieć innego, jak tylko pieniędzy? Mam dużo łuku, więc sobie sprzedam. A łuki akurat schodzą całkiem fajną ceną, więc. Za mało dóbr. Jest ok. Jak najbardziej. O, i pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem razy, 3, 21. 21 w takim razie ciężko zbrojnych będziemy mogli na koniach posłać pod siedzibę tego pana i go po prostu wyrżnąć. Ale oczywiście razy z naszą setką łuczników i więcej nie potrzebujemy. Przepraszam, 101. Jednego pana pominąłem, żeby mi się nie obrażał po tym, że o nim nie wspomniałem, nie? Na przykład. I tak dalej, bo powie mi, że jest na materiale, a o nim nie wspomniałem i będzie plakał. Podwójne racje, prawda? Ludzie cię lubią. Podatki też niby podwójne. Ile to jest? 306 dziennie. No tak średnie bym powiedział. Łucznicy, gotujcie się! Chociaż 13 tysięcy do 3 tysięcy i do 1000 to tak... Może ja już nie będę nic mówił? Budynek obecnie. No dobrze, że ja chcę w skład kliknąć. Pięknie, już mam. Ale dobrze jest, jest wystarczająco gdzieś mąki. Sprzedajemy sobie trochę tego. No najgorsze, że templariusze też kosztują swoje. Mogę maksymalnie 7. Nie masz dość no słowa, by wyszkolić tę jednostkę. Ale są przyma, ale są bardzo imba jednostkami, nikt ich nie powstrzyma. Mój miecz jest. I w każdej chwili mogę zejść z tego konia. To jest dobre, to mi się bardzo podoba. O, zobaczcie, ilu jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7 było. Albo 8. Zobaczcie, jakie problemy. Oni jeszcze racja nie dochodzą nawet, żeby raz łupnąć w to miejsce, ale... Ale to i tak może być problem. A ty, czy sierżant sztabowy? To jest dobre pytanie. Może usiąść na konia, czy nie? Racja jest po naszej nie, stronie. Nie, sierżant sztabowy twierdzi, no to... że on nie jeździ konno, bo on jest lepszy. Panie! 150-200, rycerz templariusz. Co oni są ładni. Chcemy pójść? Jak ładnie mówią. Mój miecz jest... Atakują wojska szczura. Który ty. Racja jest. Ile mam jeszcze koników? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 koników jeszcze. No proszę. A żywnościowo jak stoimy? Coś tam nam chyba się powiększa, nie? Dzienna produkcja, dzienna. No nie, no to jest tak bardzo na styk, że... Aż pokuszę się o wybudowanie kolejnych... piekarni. Ale to już będą ostatnie. Zamykam w tym miejscu okręg piekarniczy, czy jak to inaczej się tam mówi. Przedmieścia piekarskie, haha. Znalazłem słówko, jestem fajny. Jeps. W
tym miejscu też w sumie mógłbym walnąć piekarnię, ale nie chcę już tak spamować. Ale tu osoby romne. I tu ostatnia, o, pięknie to wygląda. I co, ktoś ma jakiś problem? 27 teraz, widzę, że... Już widzę, czego będziemy potrzebowali następnym razem. Czy uprawy pszenicy. Potrzeba nam więcej. Dobra, na razie jest informacja tylko o tym, że potrzeba drewna. To dobrze prosperuje. Za mało dóbr. Kupmy troszeczkę. Jep, oj, jeps. Jep, pięknie weszło. Te tartaki tak mi teraz tak naprawdę kija nie działają. O kurna, nie mogę tu pszenicy prawie budować. Się zrobiłem trochę w kija. Dobra. Okręg przemysłowy stoi już na bardzo dobrych podwalinach. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Kończą się nam zapasy jedzenia. Jakim kurna cudem? Niemożliwe, nie wierzę wam. Powiedz tylko słowo. Idziemy w bój? Mam za mało pieniążków. Ten problem. Ten ból. Dobra. Jakby nie było, to już jest 16 minuta. Kurde, trzeba tutaj... No, już zacząć kończyć powoli. Dwa odcinki musimy się wyrobić, jak nic. Jep. Sprzedane wszystko. Jesteśmy atakowani. Jeszcze pszenicy będzie za mało, to się dopiero... Zapasy w sprzęcie. Oj, to dopiero będzie słabo. Powiększają, panie. Jak pięknie te zapasy na się powiększają. Miło się obserwuje. Nie masz dość złota, by wyszkolić tę jednostkę. Coś jeszcze? Hej! Idziemy w bój? I co, każdy ma już konia? Nie, jeszcze mam 3. Chyba. Więcej jak 3. Zaraz zrobimy im wjazd, spokojnie. Panie, od tej upalnej pogody płonie nawet niebo. Nie, strasz mnie, jak mi walnie teraz moich rycerzyków, to bym się chyba przewrócił. Za mało dóbr. O, tutaj dużo pieniędzy zyskaliśmy na tym. Oj, cieszy mnie, to cieszy. I teraz tylko obóz oblężniczy, jak burza przejdzie. Lecimy zaraz jednego i drugiego za jednym zamachem. Ściągniemy. O, jeden pan jest. A to zamian dostaniesz. Jakich żołnierzy? Znowu w to? Daj nam zadanie. Tutaj coś waliło. A, tutaj. Nie szczylaj tym tutaj, bo się zdenerwuję zaraz. Płoną nasze budynki, panie. No to gdzie jest ten pan? Oj, kurde, bo tam zaraz za dużo budynków jest przy sobie. Dawaj mi od razu tutaj jednego chłopa i tu drugiego. Żeby się mi nie rozprzestrzeniało. Up, dobrze, pięknie. Co mi tam? Kuźnia poszła, kuźnia. Dobra, wystarczą 4, to tam... I tak mamy tego od... bardzo dużo. Dobra, robimy atak, nie, gadamy tutaj o niczym innym. Prowadź nas. Wyjazd. Mamy rozkazy. Pójdę za to. Wyruszamy. No i teraz się zaczyna zabawa. Ktoś chce się bić? Dwa trebuszety, jak zwykle moje ulubione. Idziemy w bój? Jaki jest plan? Plan na rozpierdol. Hehe. Dobra. O Jezus, ile razy ja mówię dobra. To jest takie słabe. Ale mamy dużo żywności, teraz robimy tak. Ludzie tak. Cię lubią. Jakiś problem teraz, ludziska? 510 na dzień, cudowna informacja. Wiadomość od szacha. Niech ten piękny poranek sprzyjają nam duchy pustyni. Ej, duchy pustyni. Ćpun jeden. Tyle mam do powiedzenia. O, od co. Dobra, robimy wjazd w takim razie. Ruszać! Tędy, dalej! Karać! Nieboskie!
stworzenia. Postawa agresywna. Zabiję każdego, kto się zbliża. Oddziały Szacha atakują. Dalej! Dokładnie o to chodziło. Zabili mi konia. Nie stawać! Ja ci stanę. Co cię trafi, panie? Jeszcze konia mnie nie wyhodowali. O jest. Ops, słuchajcie, za blisko podszedłem zaraz. Tutaj będą do mnie walić jeszcze. Ruszamy na pozycję. Nasz cel, panie. Dobra. Na pozycję. Teraz mogę sobie nimi troszeczkę bliżej podejść. Tak jest. Ewentualnie. Nasze losy są złączone. Myślicie, że będę miał zasięg? Mam nadzieję, że tak. Jest. Przeliczamy. O to chodziło, zaraz robimy im wjazd. Mój miecz jest twój. Na twe rozkazy, panie. A więc tak, już wyczyśćmy sobie ich tutaj w miarę szybko. Wyruszamy. Jezus, jak dostał, aż się tylko było słuchać, jak tam kości się łamią. I wszystko wewnątrz. O to chodziło, to jest siła 100 łuczników. Nasze losy są złączone. A ja gdzieś tutaj walę niby, tak? Dobrze, bo jeszcze tego im zabijemy. Szczurka z samymi łucznikami, to dopiero będzie ciekawa sprawa, nie? Się okaże, że taniej wyjdzie. I szybciej. A nam jak gospodarka funkcjonuje? Pięknie, pomimo tego, że zwiększyliśmy jeszcze, to się okazuje, że wszystko jest teraz super i mogę nawet więcej ludzi dostać na froncie. Czego chcieć więcej? Bierzmy sobie tych panów. Ej, z czemu on sobie odbudował? Kto mu kurna pozwolił? Co to jest za informacja? Jesteśmy atakowani! Przez kogo i gdzie? A, tutaj! Dobra, to zabijcie ich szybciutko. O ile można i tutaj wjeżdżamy zaraz. Wiesz? Do walki! Dobra, jedziemy w takim razie zabić tego typa. Trebuszec gotowy, panie. Ruszamy? Siodeł! Dokładnie, siodeł i wbita. Droga jest zablokowana! Droga jest sam zablokowana! Sam jesteś kurwa zablokowany. Dalej! Naprzód! Szarża! O to chodziło, dobra, ty się teraz już składaj, bo nie potrzebujemy cię więcej. Mój panie! Wyrżnąć ich! Jesteśmy gotowi! Ty, on zaraz umrze od strzału? Nie, już myślałem. No i tu już nie mają szans. Gdzie jest tu jednak tych rycerzy? To jest siła nie do powstrzymania. A my sobie przetransportujemy już naszych żołnierzy tutaj, bliżej. Doślemy troszeczkę łuczników, bo tak wiecie, w razie w, gdyby coś się stało. Powiedz tylko słowo. A będzie już zrobiona. Dobra, łucznicy! Nieważne. Kontynuuję, bo zaraz hejterzy się zlecą. Zoomuj, jak ty tak możesz. I gin. Gdzie jesteś, rycerzyku? Znaczy, nie rycerzyku, tylko... Mój miecz jest... 17? Wiadomość od Szacha. Ta wojna to dla mnie istne. Co on tu utrapienie. Robi? Ruszamy? Prędzej! Ej, umarł. W końcu. 20, dobrze, nikogo nie straciliśmy. Zobaczcie, jaki rozpierdziel. Proszę, błagam, pozwól mi żyć. Bądź wielkoduszczy i nie krzycz mi, nie krzywdź mnie, proszę, tak powinno brzmieć. Ruszać. Jedyna prawidłowa wersja. Jak możemy pomóc? Na zewnątrz jest strasznie, panie. Lepiej teraz. A my jesteśmy ryzykantami i będziemy jeszcze atakować teraz. W raju pada deszcz i mokną mi stopy. No, kolejny. Cudowny tekst pana Szacha, który w tej chwili zaraz, znaczy w tej chwili, który już za chwileczkę będzie gryzł piasek pod swoimi stopami umierać. Pozycje bojowe, chłopcy! A właśnie, rozstawiać się już. W wodzie, nie w wodzie, drewno tam nie nasiąknie, tak? Przynajmniej nie powinno. Znaczy trochę nasiąknie, ale no już nie przesadzajmy, no. Ej, ogarnijcie się, bo się zbugowaliście. Bug. No i pięknie. Czy moja konnica już nadjeżdża? Powiedz tylko słowo. Już mówię.
przejdziemy! A, myślałem, że powie niezwyciężenie, ale dobra. Niech i tak będzie. Do walki! Tutaj podjeżdżamy w to miejsce. O nie! Nie niszczcie mojego pięknego zamku! No to ci powiem, że nawet ci wyszedł ten zamek, tak wyjątkowo. Ale ja widzę, że muszę cię zrobić drugi raz. Zresztą tak samo jak szczurka. O kurwa. Nie bij mi łuczników. Pierwsza zasada wolnego człowieka. Co cię trafi? Znaczy, twierdzy. Co jak co, ale łuczników mi nie ruszać. Zniszczyć ich! Patrzcie, jakie imby idą. To jest kurna wejście, a nie. Chodźcie tu, śmieciuchy. Postawa agresywna do ciebie. Zobaczcie, jeden hit. Templariusze. Wow. Szach, masz jeszcze coś do powiedzenia? Zobacz, wykorzystam teraz 100% 3D, ale miał kurna tutaj imbę. Ej, a miał też ten harem właśnie? Jak tak, to tam mogę się z nim już... Nie znam. 15 kobiet, nie? I tych oczywiście najlepszych i możesz żyć, nie? Jakby co. Nie, no zobaczcie, harem miał, no kurde, no. Zwyciężyliśmy. Taki głupi byłem, a mogłem się z nim ogadać, już bym miał kobiety na pęczki. Przestrzegano mnie, by nigdy nie ufać wezyrowi. O pięknie, będzie wezyr na następnych misjach chyba. Imba, to. Tutaj jeszcze, wiecie, równi to tam. Koniec, mury się wybudowało już. Nie było tego dobrego. Dobra. Gratulacje, udało ci się przetrwać kampanię Chrzest. Sama nazwa mnie prawie odstraszyła. A teraz co, mam coś kliknąć? A nie, samo. Cudownie. Przetrwałem kampanię Chrzest. Czuję się fantastycznie, więc w takim razie oddech niewiernego. Rozpoczynamy od sojuszu. Zobaczmy, co to będzie. Sułtanka odważna. Szczur, król niewolników i szczur. Czuję, że król niewolników będzie korzystał z podpalaczy. A gdzie ja jestem? A my jesteśmy na dole, oni są... Okej. Okay. Oni są jeszcze na jakiejś górce. Rozpoczynamy dość skromnie od 1000 sztuk złota, czyli to będzie kolejna, myślę, dłuższa misja taka troszeczkę. No w każdym bądź razie, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.